Siemanko wszystkim, z tej strony Michał, witam was w ostatnim odcinku z Pandemonium Dwójki. No dobra, lecimy sobie dalej z naszym przedostatnim poziomikiem. No i zobaczymy, co tutaj w trawie piszczy. W trawie, nie w trabie. Nie wiedzieć czemu się tak przejęzyczyłem. A mój Boże, powiem wam szczerze, to co poruszałem odcinek temu, to w sumie wspomnę to w tym odcinku. Strasznie boli mnie to, że na YouTubie, jak widziałem walkthroughy z tej gierki, to było coś takiego, że jakby to powiedzieć, ci walkthrougherzy, czy nie wiem jakby to powiedzieć na język polski, po prostu no wiecie, oni tak jakby nie edytowali tych przejść z poziomu, w sensie z tej sekcji do sekcji, nie? W sensie w tym poziomie, nie? O to mi chodzi. Nie wiem czemu troszeczkę mnie to w sumie bolało, bo miałem wrażenie, że ten poziom jest tak cholernie długi, co w sumie, no potwierdza się trochę, no bo wiadomo, tam przez pryzmat montażu, no to on może dla was nie trwać nie wiadomo jak długo, ale formalnie, gdy nagrywałem gameplay z tym wszystkim cofaniem się i tak dalej, to wiecie, no trwa on troszeczkę długo, mogę nawet rzec, że wieczność. I to jest coś, co mi się trochę w tym poziomie nie podoba, nie będę tego ukrywał. Ja jakby lubię, jak jest coś takiego, że wiecie, że mamy tutaj taki jakby koniec poziomu, w sensie koniec gry już widoczny i no wiecie, trzeba troszeczkę przedłużyć tą rozrywkę, ale uważam to, że tutaj troszeczkę zostało to zrobione, nie wiem, na siłę, tak lekko mówiąc. Mogę się mylić, W każdym bądź razie muszę jeszcze doczytać na Wikipedii, albo nie wiem, jeżeli ktoś jest kumaty w tych wszystkich upgrade'ach, jeżeli chodzi o życie i tak dalej, to muszę doczytać, czy ten zielony jakby upgrade życia, albo fioletowy, albo ciemny niebieski, to można go na cheatach zdobyć, czy w jaki sposób? Bo powiem szczerze, że jest to dla mnie zastanawiające trochę, nie będę tego ukrywał. Bo podczas samego gameplaya, jak widzicie, no nie wydarzyło się nic takiego, żebym zebrał takowy upgrade. Tutaj swoją drogą, jak widzieliście przed chwilą, oko mnie atakowało i nie będę ukrywał, ale to, co w tym momencie zobaczymy, to jest po prostu coś, co mnie na pierwszy rzut oka przeraziło, bo to, co wam mówiłem w pierwszych odcinkach, ja nie przeszedłem całej Pandemonium 2, nie przeszedłem całego Pandemonium 2, doszedłem tylko do Mister Schneobelena, jak za dzieciaka grałem. I co jak co, jest dużo rzeczy, które potrafi mnie zszokować, przerazić i tak dalej. Ale widok tego oka, tego z którym teraz Nikki walczy, a raczej ja walczyłem, to jest po prostu coś, co dosłownie mną może nie przeraziło, a zamurowało mnie i nie wiedziałem przez chwilę, co mam powiedzieć. Mówię to oficjalnie, nie? Po prostu zastanawiałem się, co powiedzieć. Dosłownie, tak mnie to zatkało, bo nie powiem, że nie. Może to i lepiej, że Pandemonium nie ma swojego remake'u, w sensie wiecie, w takiej odnowionej łacie graficznej, w takiej bardziej realistycznej, bo podejrzewam, że gdyby miało to oko, które by zostało, że tak powiem, nam przedstawione, czyli oko, z którym teraz walczymy, podejrzewam, że to jest oko tej królowej Zoorshów, czyli tej... Kurde, jak ona ma? Czekajcie, muszę sobie przypomnieć tą antagonistkę. W każdym razie prawdopodobnie to jest oko tej antagonistki. Tak czy siak powiem, że jakby to zostało, że tak powiem, przedstawione w sposób realistyczny, no miałbym ciarki na dupie i na plecach. Tak łagodniej mówiąc. Swoją drogą, tak, to jest królowa ganów i ona ma na imię Zoorsha, tak jak to mówiłem za czasów pierwszego odcinka. Tak więc, no, to jest Zoorsha i to prawdopodobnie jest jej oko. Swoją drogą konfrontacja z Zoorshą jest po prostu... Powiem tak, ten poziom, w przeciwieństwie do konfrontacji z ostatnim bossem, sprawił wam więcej problemów niż sama konfrontacja z ostatnim bossem. I nawet po prostu nie żartuję, mówię to całkowicie serio i całkowicie poważnie. Niszcząc to oko, możemy dostać się do dalszej sekcji poziomu i tam Również czeka nas kolejna dźwignia. Tak jak to powiedziałem w poprzednim odcinku, zadaniem w tym poziomie to będzie bardzo dużo cofania się, bardzo dużo po prostu dostania się z punktu A do punktu B, przy okazji zahaczając od punkt C i D, potem iść naokoło, znowu odblokować jakieś drzwi i znowu cofanie. Przyznam, że ten poziom miał ambicje na bycie jakimś takim jeszcze lepszym poziomem niż teraz go mamy. I nie mówię, że on jest jakiś krapiasty, że on jest jakiś gówniany, że on jest w ogóle tam hatfu na niego czy coś. Po prostu uważam, że w moim odczuciu poziom ten jest średni. Jest troszeczkę momentami przedłużony na siłę, tylko po to, by pokazać tam nowe zdolności, że Nikki tam potrafi sobie poradzić z takim wielkim, gigantycznym okiem, że Nikki to, Nikki tamto. Generalnie wydaje mi się, że to jest m.in. przedstawienie tego poziomu. Tu swoją drogą zginąłem i prawdopodobnie drogę będziecie mieli wyedytowaną za chwilę, bo szczerze powiedziawszy pokazywanie wam tego, co przed chwilą troszeczkę mija się z celem. Nie powiem, że nie. Dokładnie tak. Widzimy się teraz tutaj w tej sekcji, którą zwiedzaliśmy w poprzednim odcinku, oczywiście z tymi butami, tylko że ta sekcja nie była dla nas odblokowana, a teraz już jest odblokowana, więc możemy dostać się już do samiutkiego końca, ponieważ tu już jest koniec poziomu, tylko koniec jest wypełniony wszystkimi żetonami. I co jest najlepsze, pomimo że zginąłem, to mam zebrane 100% tokenów, co zobaczycie, w sensie tych żetonów. Nie wiem, jak gra szczerze liczy te żetony, bo to jest dosyć zabawne, że zginąłem w sumie i wow, mam w teoretyce 100% poziomu. Zastanawiający to jest fakt, nie powiem, że nie. No i teraz Nikki się wybija tak daleko, że tutaj ma już exit poziomu, proszę bardzo. Exit już jest oczywiście ten, tam w ogóle dźwięk się trochę skraszował, nie wiedzieć czemu. Ach, zaleta albo wada tych emulatorów. Bardziej wada, no bo nikt nie lubi crashującego się dźwięku. No i teraz Nikki sobie tam, widzicie, podróżuje, a raczej podróżowała po bonusowym levelu po raz ostatni. No niestety mi się nie udało do samego końca dostać, wielka szkoda. Brama się teraz przed nami otwiera w bardzo epicki sposób. I proszę bardzo, oto królowa ganów Zoorsha, czyli nasza antagonistka, która musi spaść na sam dół. I ona nam odblokuje portal Rab the Buddha. I nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ konfrontacja z nią będzie zupełnie inna. Bo pewnie spodziewaliście się, że to będzie coś na zasadzie tego, co było w poprzednim odcinku albo dwa odcinki temu, gdzie podczas konfrontacji ona tam wystąpiła w jakimś poziomie i tam trzeba było ją zaatakować. Zaatakować, nie zaatakować tą magią. Otóż nie. Tutaj będziemy ją po prostu... zaraz zobaczycie zresztą. Swoją drogą muzyka jest epicka z tego poziomu, z tej konfrontacji. Oto Zoorsha. Ona się nam tylko zaśmieje i ona wskoczy w ten portal, a raczej w to coś. I zamieni się w tą wielką bestię, znaczy bestia, raczej w to wielkie monstrum. I teraz spadamy na sam dół, dokładnie tak jak jest to przedstawione na wideo. I mamy tutaj konfrontację z nią. Tak więc jest ona olbrzymia i tak ona między innymi wygląda. To jest jej prawdziwe wcielenie. Po prostu, żeby ją unicestwić, musicie atakować w te wszystkie punkty. Czytaj, w to na S, co wszyscy doskonale wiemy, o co chodzi, ale jako, że... YouTube prawdopodobnie by się przypieprzył o to, więc postanowię tego nie powiedzieć, tego słowa, ale wy raczej będziecie wiedzieli, o co chodzi. Tak zwane guziczki. No i to w pośrodku tych guziczków i praktycznie będzie musi w te wszystkie zielone punkty naparzać. Swoją drogą, kiedy zaatakujemy środek, to będą wylatywały nam serduszka, więc to jest taka rada dla osób, które... nie wiem, którym brakuje tam do pełnego zdrowia, to możecie sobie tam to zaatakować i będziecie mieli pełne zdrowie. Też przy okazji czubego głowy możecie zaatakować, ponieważ tam jest najważniejszy punkt, ponieważ on wam pozwoli, że tak powiem, dostać się dalej, ponieważ to jest na razie pierwsza faza, ale nie powiem, że nie, na samym początku boss może sprawiać niewielki, a raczej wielki problem, ale uwierzcie mi, to jest po prostu kwestia już tak zwanego przyzwyczajenia się i... jak się wprawicie w gierkę i ogarniecie sterowanie i inne tego typu tegesy, albo po prostu bardziej wejdziecie w prawę, jeżeli chodzi o sterowanko, albo po prostu będziecie mieli jeszcze lepszą taktykę na bossa, to ten boss nie będzie wam w ogóle sprawiał żadnych problemów. Mogę wam to nawet zagwarantować, podpisać się pod tym swoim imieniem, nazwiskiem, czymkolwiek chcecie, po prostu mogę się pod tym po prostu podpisać. Bo boss nie jest nie wiadomo jak ciężki. Zresztą zaraz zobaczycie. Bo zaraz będzie koniec pierwszej fazy. Tylko trzeba będzie zaatakować w ten tutaj kryształ, co jedna z rąk trzyma. W sumie to nie wiem ile ona ma rąk, ona chyba 4 ręce ma aż. Kurde, ale ona jest otyła. Ja pierniczę. To nas takiej chudzinki jest tak naprawdę taką otyłą. W ogóle ona z tyłu plecy... To jest zastanawiające, bo z tyłu ma plecy i tutaj ma takie dwa wielkie cosie, które cię atakują. Bardzo ciekawa sprawa, nie powiem, że nie. I dlaczego w ogóle ostatni z punktów jest nad jej dupą? Tak szczerze. Dlaczego nad jej zadem jest, kurde, jeden z punktów? Czyżby twórcy mieli jakieś zboczone, nie wiem, myśli w tym momencie? Że hej, będzie fajny pomysł dać nad dupą, ponieważ wtedy, wiadomo, dużo osób będzie miało skojarzenia, bo hehe, ona dostaje w dupę, czy coś takiego. Dobra, dobra, zamknę się już. Dobra. No ale mówię, nie? Po prostu jest to zastanawiające, dlaczego twórcy postanowili umieścić ten kryształek nad dupą. Może mają do tego jakieś skojarzenia, może nie wiem. Może chcieli, żeby gracze po prostu mieli różny odbiór na tego typu sprawę. No i teraz musimy po prostu zaatakować ten kryształ, tak jak było przed chwilą, ale wy pewnie... Oczywiście to nie jest desynch audio, ale po prostu u mnie tak lekko gameplay jest zapauzowany, w sensie tak zapauzowany, że on tak lekko klatkuje podczas oglądania na podglądzie. Tu przy okazji zginąłem, ale postanowiłem, że od tego 30 życia rozpoczniemy konfrontację, ponieważ ta faza nie jest wcale taka ciężka. W dużym skrócie Zoorsha postanowiła pokazać swoją drugą fazę, gdzie z tyłu jest tym takim właśnie kościotrupem. Ona, nie wiem, imituje chyba jakiegoś smoka czy coś. I my mamy po prostu w jej gębę trafić, bo w środku jest ten kryształek. Muzyka swoją drogą, tak jak wspominałem, jest po prostu epicka. Nie ma po prostu, że tak powiem, kija w mrowisku, jest ona po prostu świetna i to jest po prostu fakt. To znaczy, szanuję osoby, które mają odmienne zdanie, bo mogą być osoby, co będą uważały, że to jest gówniana muzyka, bo słuchały były lepsze soundtracki z gier, jak na przykład Clone Adore to Phantom Isle ma zarąbisty soundtrack i to jest też fakt. No ale moim skromnym zdaniem jest gul. Cool, a nie gul. Jeżeli ktoś usłyszał z moich ust gul, to bardzo serdecznie za to przepraszam, bo nie miałem to na myśli. Po prostu wiecie. A zresztą po co się tutaj wypowiadać. Wiecie o co mi chodzi. A tło to w ogóle też jest nawet epickie. Tylko nie wiem czemu te pomarańczowe cosie przypominają mi bardziej takie pnącza z Raymana 2. To wiecie, to takie z świątyni kamieni i ognia. Bodajże. Nie, to było skały lawy, przepraszam najmocniej, jeszcze poziomy pomyliłem. Tam były te takie pnącza, kurde, jakby z jakichś hentajów czy coś. No i kiedy dostaniesz ten pysk? Otwieraj pyska. Kurde. Jest źle. Nie chcę jeszcze zginąć. Czuję się trochę jakbym komentował to w live produkcji, a to robię w postprodukcji. I to jeszcze już w listopadzie. Nie wiem kiedy wy to będziecie oglądali, prawdopodobnie właśnie w nowym roku, ale... Proszę państwa, Zoorsha została pokonana. Dosłownie, zobaczcie teraz. Jej język się wydłuży. I wszystkie życia, wszystkie żetony po prostu spadnie. I my sobie po prostu to, jak gdyby nic, weźmiemy. I mamy pełne zdrowie. Panie i panowie, właśnie w tym momencie przeszliście Pandemonium Dwójkę i mamy teraz zakończenie z perspektywy Nikki. Jest oczywiście zakończenie z perspektywy Fargusa, ale mogę powiedzieć, że w zakończeniu Fargusa jest po prostu to, że Fargus tak jak chciał, to spełni swoje piromatyczne marzenia i po prostu był na łące, gdzie spotkał Nikki i Fargus również był słońcem. Nie wiem, być może od razu po tym zakończeniu, albo nie, w sumie pod koniec tego odcinka, więc oglądajcie do końca, mimo że już na napisach nie będę praktycznie nic mówił. Oglądajcie sobie do samego końca filmik, to tam zobaczycie zakończenie z Fargusem. A jak nie będzie zakończenia z Fargusem pod koniec filmiku, to w opisie bądź też w komentarzu będzie link do zakończenia z Fargusem, bo ono, tak szczerze powiedziawszy, nie jest w żadnym wypadku kanoniczne czy coś, bo właściwie to zakończenie Nikki tym bardziej nie jest, bo nie ma kontynuacji jako Pandemonium 3. I tutaj Fargus wraz z Sidem, bo tak, ta kukła nazywa się Sid. Mówiłem też o tym w trzecim odcinku. Polecieli za Nikki, bo Nikki zamieniła się w tą kometę. I mamy koniec gry, proszę Państwa. Tak jak obiecałem kiedyś, słowa dotrzymałem. Mamy Pandemonium nagrane na kanał, a raczej maraton Pandemonium, bo kiedyś już tam mówiłem odnośnie tego, że prawdopodobnie będę robił maraton Pandemonium. A więc tak, koniec końców przechodzimy do oceny gry, a raczej oceny Pandemonium 2. Teraz pewnie jesteście ciekawi, co ja powiem na temat Pandemonium 2. Tu swoją drogą będą takie behind the scenes, jak to mogę kolokwialnie powiedzieć, albo po prostu tam, nie wiem, after sceny, gdzie będzie pokazane, jak tam Fargus albo Nikki będą rzucali, albo będą próbowali cokolwiek zrobić i... Znaczy nie, Fargus będzie rzucał Sidem, a Nikki coś tam będzie robiła i będą jakieś tam, wiecie, kwestie z całego tego scenariusza, co mieli przedstawić, że niby, wiecie, tacy... że postacie z gry po prostu odgrywają tam jakąś scenę i po prostu... Zresztą zaraz zobaczycie. Ciężko mi jest to wytłumaczyć, ale pewnie będziecie wiedzieli po obrazku co i jak. Tak czy siak, jeżeli chodzi o dwójkę, co mogę powiedzieć o dwójce? Dwójka jest naprawdę wielką rewolucją od jedynki. Uważam, że pod względem gameplayu, soundtracku oraz w ogóle poziomów i bossów to jest po prostu jedna wielka rewolucja. Przyznam, że w dwójce można się po prostu napocić, namęczyć przy tych bossach, bo ci bossowie są po prostu frajerscy momentami i są naprawdę bardzo ciężcy. I nie mówię to tylko dlatego, żeby, nie wiem, wyolbrzymić pewien fakt, ale moim zdaniem, w moim mniemaniu, oni są po prostu trudni. Zresztą sami zobaczycie po gameplayu, sami zobaczycie po tych odcinkach, jeżeli nie oglądaliście po kolei odcinków, że jednak to, co mówię, to jest po części prawda. Jeśli chodzi o fabułę, fabuła jest naprawdę bardzo spoko, moim zdaniem. Fajne jest to zrewolucjonizowane, że jest jakaś kometa, która co 300 lat przylatuje nad planetą, a raczej nad miastem, w którym jest Nikki i Fargus, i że oni muszą unicestwić tak zwaną królowę ganów Zoorszę, która chełpi się po prostu na tą kometę, żeby, nie wiem, tam mieć jakieś szczęście czy coś. Nie wiem, jak to kompletnie powiedzieć, ale powiem to tu i teraz. Grafika, no, jak na lata... Bo ta gra wyszła w ogóle w 1997, tak jak już wspominałem. Powiem szczerze, że graficznie ta gra się fajnie zestarzała i moim zdaniem ona mocno przypomina Tomb Raidera. W ogóle swoją drogą mam Tomb Raidera na Steama, a jeszcze nie ograłem. Trzeba będzie coś z tym zrobić w końcu. Tu mamy w ogóle Nikki, która podpieka se pianki. Tak jak wiecie, często za granicą robią to, że zamiast na przykład kiełbasek na ognisko to pianki, że tak powiem, podgrzewają sobie ludzie. No, więc w mojej okazałości Pandemonium 2, świetna produkcja, polecam każdemu ograć. I będę już kończył mój wywód. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadziłem let's play, że wam się w ogóle to podobało. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia itd., itd. A tobie, drogi widzu, jeżeli się spodobało, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, co sądzisz, czy byłem informatywny, czy w ogóle podobał ci się mój let's play. No i cóż, napisz coś od siebie, co sądzisz o serii Pandemonium, nie tylko pod względem let's playa, ale ogólnie o samej tej serii. Czy podoba ci się w ogóle seria z tych gier, w sensie z tych dwóch gier, czy nie. Ja się będę z wami żegnał i następnym let's playem, którego będziemy sobie ogrywali, a raczej robili na kanale, to będzie Kangurek KO3. I tyle. Żegnam się z wami ja, trzymajcie się i cześć. Oglądajcie filmik do końca, bo prawdopodobnie będzie zakończenie Fargusowe również. A jak nie, to będzie w opisie i w komentarzu, tak jak już powiedziałem. Trzymajcie się, cześć i pa pa! Come over here, you big stud. Wake up, Nikki! Nikki, wake up! Wake up! Wake up, Nikki! 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 Wake up, Nikki!